W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o dwóch polskich katolicyzmach, o tym, czego uczy nas dzieło beatyfikowanego właśnie kardynała Wyszyńskiego i o tym, czy wystarczy opiłować katolików z przywilejów, by już nigdy nie podnieśli głowy. Zapraszam. Ja się nazywam Piotr Trudnowski, a to jest Klubo Tygodnik na kanale Klubu Jagiellońskiego, gdzie regularnie na przemian z Andrzejem Kochutem komentujemy wydarzenia krajowe i międzynarodowe. Staramy się zwykle odbijać od bieżących wydarzeń, a jednocześnie osadzać je w szerszym, mam nadzieję, udaje nam się czasem również głębszym kontekście ważniejszych procesów niż tylko polityczna bieżączka. I tak też będzie dzisiaj pewne niedawne, kontrowersyjne, budzące spore emocje polityczne wydarzenie będzie punktem wyjścia do, mam nadzieję, ciekawego z Waszej perspektywy odcinka dotyczącego tego, jaka przyszłość czeka w Polsce katolików. Otóż zupełnie niedawno przy okazji słynnego kampusu Polska Przyszłości jeden z jego głównych organizatorów, polityk Platformy Obywatelskiej, jak donoszą media, tak naprawdę główny pomysłodawca i architekt tego wydarzenia, Sławomir Nitras, wypowiedział słowa, które zbulwersowały prawą część opinii publicznej, prawicową część internautów, pisowskich komentatorów itd. Wypowiedział się na temat swojego spojrzenia na przyszłość katolików w Polsce. Bardzo szybko te słowa zostały potraktowane jako zapowiedź nowego antyklerykalnego, antykatolickiego kursu Platformy Obywatelskiej. Z pewnością nie były to słowa mądre, trafione czy do końca przemyślane, ale z drugiej strony chyba histeria, którą wywołały, była przesadzona. Ja postaram się przyjrzeć tym słowom dzisiaj trochę poważniej i zastanowić się nad tym, co było w nich prawdziwego, a co w tym szerszym właśnie kontekście każe nam uznać, że Sławomir Nitras co do zasady się myli. Ale najpierw posłuchajmy ich w całości. No dobra, ale zanim sam cytat ze Sławomira Nitrasa, dajcie znać w komentarzach, w jakiej wersji wy o tej wypowiedzi słyszeliście, jakie emocje was wzbudziła, czy przede wszystkim was oburzyła, czy raczej się z nią zgodziliście, a może po prostu jest tak, że zupełnie was to nie interesuje. Napiszcie w komentarzu i zobaczymy, czy wasze zdanie będzie takie samo po tym odcinku. Uważam, że dojdzie za naszego życia, może nawet w tym pokoleniu, do tego, kiedy katolicy w Polsce staną się mniejszością. Staną się realną mniejszością. Nie mniejszością, że będzie ich kogoś innego więcej, ale nie będą większością. I muszą się z tym nauczyć żyć. I wtedy chyba to będzie w jakiejś realnej, takiej społecznej proporcji. Wydaje mi się, że to się... Ale dobrze, żeby to się stało, mówiąc uczciwie, w sposób niegwałtowny. Żeby to się stało w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty. Ale na zasadzie... To jest uczciwa kara za to, co się stało. Znaczy musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek zmieni. Tak uważam. Pierwsza kwestia, którą powinniśmy rozważyć, tyczy się tego, na ile diagnoza Sławomira Nitrasa, te słowa o nieuchronnym momencie, w którym katolicy staną się mniejszością, jest trafiona. W mojej opinii, nie ukrywam, jest jak najbardziej uzasadniona, być może, o czym za chwilę, tak naprawdę już spóźniona. Tak naprawdę w Klubie Jagiellońskim od jakiegoś czasu zajmujemy się tym tematem i staramy się znaleźć na niego jakąś odpowiedź. Proponując nową formę chrześcijańskiej demokracji, czy to na łamach presji, czy to na łamach portalu Klubu Jagiellońskiego, tak naprawdę mówimy przecież wprost o tym, że musimy zastanowić się nad tym i ciężko pracować nad tym, jak wartości, które niesie na przykład katolicka nauka społeczna, komunikować w świecie, który w większości tak naprawdę nie jest tymi wartościami zainteresowany. Mówimy o tym wprost, chociażby w takich głośnych tekstach, jak słynny, można powiedzieć, esej Marcina Kędzierskiego o końcu katolickiego imaginarium, który w zeszłym roku wywołał bardzo dużą dyskusję i w środowiskach katolickich, i w środowiskach politycznych. Wreszcie zastanawiamy się nad tym chociażby w kulturalnym podcaście Kultura Poświęcona, gdzie nasi koledzy Konstanty Pilawa, Bartek Brzyski, Piotr Kaszczyszyn zastanawiają się nad tym, jak mówić, jak interpretować, jak tworzyć kulturę
w czasach postchrześcijańskich, czyli takich czasach, które chciałyby zapomnieć o Bogu, ale do końca tego nie potrafią. A skoro już o podcastach mowa, to nie tylko kulturę poświęconą, ale też pozostałe nasze podcasty po amerykańsku, Sceptech i Międzymiastowo możecie od niedawna posłuchać nie tylko na platformach streamingowych, ale również na stronie głównej portalu Klubu Jagiellońskiego. Zaglądajcie tam, jeżeli chcecie, żeby strona przypominała Wam o tym, że pojawiły się nowe odcinki podcastów. Na naszej stronie znajdziecie również player, to udogodnienie dla tych, którzy nie korzystają z aplikacji do odsłuchiwania audio. Mamy nadzieję, że Wam się to spodoba, że dotrzemy w ten sposób do nowych słuchaczy, a jeżeli chcielibyście, żebyśmy działalność podcastową rozwijali, pamiętajcie o nas w swoich regularnych darowiznach. Wydaje mi się, że perspektywa, którą zarysował Nitras, jest niestety być może dla części katolików, ale po prostu stwierdzeniem faktu. Zresztą bardzo dobrze w mojej opinii podsumował to Tomasz Terlikowski, który, no jak to ma ostatnio w zwyczaju, swoim komentarzem do tych bieżących wydarzeń wywołał wściekłość wielu twardych prawicowców, wielu katolików, którzy oskarżają go o zdradę, o podburzanie ducha, o osłabianie kondycji polskiego kościoła, ale moim zdaniem, jak często Terlikowski ma w tej sprawie rację. Posłuchajcie. Męczy mnie nieustająca histeria. Powiedzenie, że w Polsce katolicy nie będą większością, nie jest ani atakiem, ani niszczeniem. Jest nieaktualną już w dużej mierze diagnozą. Nieaktualną, bo w Polsce katolicy większością już nie są. Realnie wierzących i praktykujących jest mniej niż połowę, a wśród młodzieży jest kilka, może kilkanaście procent. Inni są już poza kościołem i dotyczy to zarówno prawicy, jak i lewicy. Nieustanna histeria, zamykanie oczu na fakty, budowanie wizerunku nieustannie skrzywdzonych nie pomaga w przyciąganiu tych, którzy odeszli. Jeżeli rzeczywiście wierzymy, że Kościół ma im coś do zaoferowania, że Jezus jest jedyną drogą do zbawienia, to może warto zacząć Jego głosić, a nie dzielić się swoimi frustracjami, których jedynym celem realnym jest wzmocnienie jednej ze stron plemiennego sporu. Tyle a propos diagnozy, jak widzicie w mojej opinii trafionej. A jak jest z prognozą? Czy rzeczywiście jest tak, jak chciałby Sławomir Nitras, że wystarczy opiłować katolików z przywilejów, by już nigdy nie podnieśli głowy? Cóż, tu nie ukrywam, wydaje mi się, że jest dokładnie odwrotnie i można powiedzieć, że tak jak diagnoza Nitrasa jest trafiona i pesymistyczna, tak, prognoza jest nietrafiona i można powiedzieć, że dla katolików optymistyczna. Żeby wytłumaczyć, co mam na myśli, zabiorę Was w pewną historyczną podróż, która zacznie się w dwudziestoleciu międzywojennym, a swój moment kulminacyjny będzie miała przed półwieczem. Posłuchajcie. Jest rok 1932. W czasopiśmie Droga autor posługujący się pseudonimem Józef Ursyn publikuje tekst, który nie wiem jak ówczesnych, ale wydaje mi się, że dla wielu dzisiejszych czytelników, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, kiedy powstał, może być sporym szokiem. Autor mianowicie pisze o tym, że katolicyzm w Polsce jest tak naprawdę w tragicznej kondycji, że mamy do czynienia z bardzo głębokim kryzysem światopoglądu katolickiego, na który to kryzys większość środowisk zamyka oczy, nie chce go widzieć, nie chce o nim pisać, nie chce o nim rozmawiać. Jakie są źródła tego kryzysu? Pierwszym podstawowym jest tak naprawdę słabość tego, co możemy nazwać katolicyzmem ludowym. Autor nazywa to katolicyzmem statecznym. Na tę statyczną religijność polskiego katolika składa się cały szereg wytworów mitotwórczej funkcji gatunku Homo sapiens, nie znajdujących absolutnie żadnego uzasadnienia ze stanowiska katolickiego. Lud polski nie tylko ma etykę w wysokim stopniu różną od etyki głoszonej przez Kościół. Jako przykład może posłużyć moralna ocena z jednej strony koniokradów, niesłuchanie surowa, a z drugiej cudzołożników, spanów, byle dali odszkodowanie, niesłychanie łagodna. Ma on poza tym cały szereg wierzeń, do których jest fanatycznie wprost przywiązany. Będą to na przykład odpusty, pielgrzymki do miejsc świętych, odbywane z wielkim nakładem wysiłków i stratą czasu, podczas gdy Kościół daje taki sam właśnie odpust codziennie, w każdym kościele. Będzie to wreszcie cały szereg już wprost zabobonnych praktyk, niesłychanie, zwłaszcza w byłym zaborze rosyjskim, rozpowszechnionych. Wszystko to idzie w parze z daleko idącym ignorowaniem podstawowych prawd etycznych i dogmatycznych nauki katolickiej.
Autor zwraca uwagę, że poza tym problemem statyczności religii polskiego ludu, ale też pewnej tej bardziej konserwatywnej części polskich elit, elit ziemiańskich, tych, które do tradycji i religii w jakiś tam sposób były przywiązane, to tak naprawdę mamy też do czynienia z drugim zjawiskiem, mianowicie z daleko idącym zlaicyzowaniem ogółu elit, elit kulturalnych, politycznych, społecznych, kulturalnych chyba przede wszystkim. Jak zwraca uwagę, co prawda większość tych elit poza taką awangardą w postaci środowiska Boja Żeleńskiego jeszcze nie wypowiedziała swojego katolicyzmu wprost, jeszcze nie dokonała apostazji, jeszcze formalnie przedstawiciele tych elit są członkami Kościoła, to przecież w swoich postawach społecznych, etycznych, politycznych tak naprawdę są już akatoliccy, a często można powiedzieć antykatoliccy. I rzeczywiście, jeżeli ktoś sobie wyobraża Drugą Rzeczpospolitą jako takie państwo, w którym elity były konserwatywne, tradycyjne, przywiązane do religijności, no to jest to wyobrażenie fałszywe. Zachęcam do tego, żeby sięgnąć czy to do wiadomości literackich, czy do publicystyki Boja właśnie, czy chociażby do takiego opracowania na temat wiadomości literackich autorstwa Małgorzaty Szpakowskiej, która bardzo dobrze przedstawia to, jak wyglądały rzeczywiście poglądy tego chyba najważniejszego środowiska kulturalnego, elitarnego II Rzeczypospolitej, środowiska przecież blisko sfraternizowanego z piłsudczykowską elitą, no i te fałszywe wyobrażenia na temat II Rzeczypospolitej jako państwa konserwatywnego, jak to czasami chcieliby nam dzisiejsi opowiadacze historii wmówić, bardzo szybko porzuci. Zwraca uwagę autor również na taką kwestię. Przeważna część naszej inteligencji w ten sposób to sobie właśnie przedstawia. U tej jej części, która wierzy, świadomość, że tak jest, kojarzy się nieraz z uczuciem grozy, ale i jakimś głuchym przeświadczeniem, że może Bóg cud uczyni, by katolicyzm uratować. Przeciwnicy katolicyzmu widzą swoje pewne zwycięstwo. Przypomnijmy, to nie jest esej konserwatywnego autora z roku 2021, ale tekst tak naprawdę o 100 lat starszy z 1932 roku. Autor szkicu pod tytułem Problem katolicyzmu w Polsce zwraca uwagę na jeszcze jedno zjawisko, które nazywa katolicyzmem dynamicznym. By je opisać, posłużę się chyba zrozumiałym i plastycznym fragmentem, który mi wydaje się najlepiej wyjaśnia, co autor ma na myśli. Katolik statyczny, nawet jeśli jest doktorem teologii, bo i takich nie brak, będzie wpajał w księży konieczność stawiania na pierwszym planie apologetyki, pracy społecznej, dobrej wymowy kaznodziejskiej. Jakkolwiek to brzmi paradoksalnie, nowa generacja księży polskich będzie już częściowo wychowana w zupełnie innej i dla katolicyzmu bez porównania korzystniejszej ideologii. Mógłbym zacytować nazwisko jednego z tych wychowawców, który życie swoje spędza na przekonaniu wszystkich, że istotą dnia księdza jest msza, że wszystko inne stanowi tylko dodatek. Ten ksiądz wychował już setki kleryków. Mieliśmy niedawno biskupa, który uważał, że jego godności biskupiej i powadze urzędu odpowiada raczej podróżowanie trzecią klasą i noszenie kuferków spotykanym przypadkowo podwładnym, niż wielka pompa przyjęć i wspaniałe automobile. Znam wielu wychowanków tego biskupa. Przedstawiają prawie bez wyjątku typ dynamiczny, mało jeszcze w Polsce znany. Są ludźmi przejętymi religią. I choć autor widzi, że takie trendy historyczne, nastroje elit, trendy cywilizacyjne co do zasady każą mówić o tym, że to zeświadczenie społeczeństwa, ta słabość katolicyzmu będzie postępowała, to jednak nie przesądza tej kwestii. Mówi, że ciężko prorokować i widzi pewne źródła nadziei właśnie w tym katolicyzmie dynamicznym. Wszystko niemal zależy w katolicyzmie od poziomu religijnego wybitnych jednostek. I nie może być inaczej. Dynamiczna religia powstaje, rośnie i pogłębia się dzięki podniesieniu na wyższy mistyczny poziom poszczególnych ludzi, którzy następnie porywają za sobą tłumy. Szanse katolicyzmu dynamicznego polegają na tym, że o ile otwarta niewiara jest logicznym wyrazem stanu duchowego większości naszej inteligencji, o tyle katolicyzm dynamiczny jest jedyną ideologią, która mogłaby dać pełne zaspokojenie logiczne i uczuciowe tym Polakom, którzy są na razie katolikami statycznymi.
Autorem tych słów pisanych w 1932 roku pod pseudonimem jest Józef Bocheński. Józef Bocheński, który w tym samym czasie zostaje właśnie dominikaninem, ojcem innocentym. To wybitny filozof, logik, po wojnie osoba, która jest uważana właściwie na całym świecie za jednego z najwybitniejszych sowietologów, najcelniejszych krytyków marksizmu. Przy okazji brat dwóch innych nieszablonowych postaci, Adolfa Bocheńskiego, o którym mogliście już na tym kanale swego czasu posłuchać, oraz Aleksandra Bocheńskiego, publicysty, który po wojnie współpracuje z komunistami. No właśnie, jeżeli nie chcecie przegapić żadnego z naszych klubotygodników, to gorąco zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, zachęcam Was do tego, żebyście zostawili łapkę w górę albo komentarz, jeżeli ten film Wam się spodoba. Czasami tak jest, że nawiązujemy do różnych odcinków, więc liczę na to, że po zasubskrybowaniu naszego kanału wrócicie również do archiwalnych odcinków. Ten odcinek, w którym opowiadam o Adolfie Bocheńskim, to odcinek pod tytułem PiS to nie prawica, Kaczyński, Piłsudski i konserwatyści. Ale w momencie, kiedy młody dominikanin pisze te słowa, dzieje się również ważne wydarzenie w życiu osoby, o której można chyba powiedzieć, że jej życie staje się ucieleśnieniem prognozy, którą Bocheński stawia. Jest tym człowiekiem, tą wybitną jednostką, której wiara spływa na tłumy, jest tą wybitną jednostką, której katolicyzm dynamiczny staje się tym katolicyzmem, który wypełnia sens życia tych katolików, których dotychczas Bocheński nazwałby statycznymi. 31-letni wówczas ksiądz Stefan Wyszyński staje się redaktorem naczelnym czasopisma Ateneum Kapłańskie, w którym kształtuje się wiele z jego poglądów, w którym później daje wyraz już jako powojenny prymas Polski. Przenieśmy się ćwierć wieku później. 3 maja 1957 roku na Jasnej Górze prymas Wyszyński inauguruje Wielką Nowennę. Nowenna w Kościele Katolickim to taki 9-dniowy, co do zasady zwyczajowo, czas przygotowań do jakiegoś ważnego święta, taki czas duchowych, modlitewnych przygotowań przed ważnym momentem roku liturgicznego, ale tutaj mówimy właśnie o 9 latach przygotowań do uroczystości tysiąclecia Chrztu Polski. 9 lat szczegółowego programu duszpasterskiego, modlitewnego, edukacyjnego. 9 lat, które w zamyśle Wyszyńskiego miało zmienić polskich katolików, miało dać im nową nadzieję, nową wiarę, nową siłę do tego, żeby poradzili sobie z funkcjonowaniem w rzeczywistości, w której się znaleźli. Te 9 lat nowenny i obchody milenijne miały w zamyśle Wyszyńskiego sprawić, że Polacy odnajdą właśnie dzięki temu ogromnemu 9-letniemu wysiłkowi przygotowań duchowych, odnaleźli w sobie siłę i wolność do tego, żeby poradzić sobie z rzeczywistością, w której się znaleźli. Z rzeczywistością zniewolenia. Z jednej strony politycznego w komunistycznej Polsce, z drugiej strony tego międzynarodowego uzależnienia Polski od Sowietów. Nie czas i miejsce, żeby bardzo szczegółowo opisywać to, jak wyglądała Wielka Nowenna. Pewnie w tych najbliższych dniach i ostatnich dniach mogliście sporo na ten temat przeczytać w różnych mediach. Jeżeli ktoś jest tym bardziej zainteresowany, odsyłam chociażby do książek Ewy Czaczkowskiej albo na portal Klubu Jagiellońskiego, gdzie znajdziecie taki esej Janka Maciejewskiego z archiwalnego numeru presji poświęconych postaciom Witolda Gombrowicza i kardynała Wyszyńskiego właśnie w tym eseju. Ten esej pozwala zrozumieć rolę tej wielkiej nowenny. Ja jednak chciałem przy tej okazji w tym filmie skupić się na trzech kwestiach z nią związanych. Po pierwsze, tą Wielką Nowenną tak naprawdę Wyszyński spełnił proroctwo Bocheńskiego, wypełnił ten statyczny polski katolicyzm tym elementem dynamicznym i robił to, można powiedzieć, w sposób w pełni świadomy. Oddajmy głos jego biografce. Chociaż katolicyzm ludowy, w którym kult maryjny jest jedną z form, kształtował się na ziemiach polskich w środowisku wiejskim od XVI do XIX wieku, to z racji chłopsko-szlacheckiego rodowodu naszego społeczeństwa został upowszechniony zarówno wśród robotników, jak i przynajmniej części inteligencji. Ten rodzaj katolicyzmu charakteryzuje głównie uczuciowość, rytualizm, a także słaby związek religijności z moralnością życia codziennego oraz silna więź katolików z duchowieństwem i parafią. Jednak celem prymasa i jego programu duszpasterskiego nie było rozwijanie płytkiej dewocji, ale moralna i religijna odnowa narodu. Był to program indywidualnej walki z nałogami i przywarami oraz wiązania wiary z życiem codziennym, braniem za nie pełnej moralnej odpowiedzialności.
Dlaczego Wyszyńskiemu to się udało? Posłuchajcie. Stefan Wyszyński poznał dobrze obie formy pobożności. Wzrastał w katolicyzmie ludowym o silnym rysie maryjnym, a jako młody ksiądz przeszedł formację w elitarnym seminarium księdza Korniłowicza i związany był z odrodzeniem, które jako cel stawiało sobie kształcenie elit katolickich. Bliskie mu były też hasła odnowy liturgicznej akcentujące świadome przeżywanie wiary. W nowych warunkach kardynał Wyszyński uznał jednak, że jeśli wiara i Kościół mają w Polsce przetrwać atak komunizmu, stanie się to dzięki wierze prostych ludzi pielgrzymujących, tak jak ich przodkowie, do sanktuariów przywiązanych do kultu Maryi. Przetrwa dzięki wierzącym, których nie zajmują dysputy teologiczne, ale którzy ufają swym duszpasterzom i za nimi idą. Mówił zresztą o tym sam Wyszyński, niemalże wprost. Musimy zerwać z tym swoistym laicyzmem narodowej katolickości, w której wszystko na zewnątrz w słowach i gestach jest katolickie, tylko w sercach i umysłach całe piekło dantejskie. Trzeba przekonać katolików polskich, że siła Kościoła naszego zależy od siły duchowej wiernych, żyjących w łasce uświęcającej, że o tyle bronimy Kościoła, o ile bronimy w duszy łaski, o tyle umacniamy Kościół, o ile sami jesteśmy silni w wierze i poddani łasce. Po drugie, chciałem zwrócić Waszą uwagę na to, że chociaż często łatwo przeciwstawiamy tę ludowość elitarności, to tak naprawdę nie jest to to samo przeciwstawienie, co to przeciwstawienie statyczności z dynamicznością. Tak naprawdę ta statyczność i dynamiczność spotkały się ze sobą, a można powiedzieć w doświadczeniu Wyszyńskiego, o czym zresztą już było mowa w tym fragmencie jego biografki, tak naprawdę ludowość spotykała się z elitaryzmem i Wyszyński potrafił bardzo dobrze te doświadczenia ze sobą łączyć. Ludzie piszący z pozycji inteligentów wykształconych i udyplomowanych nie zawsze pamiętają, że Kościół musi mieć rozmaite poziomy, bo ma rozmaite dzieci. Nie wszystkie jego dzieci posiadają dyplomy i doktoraty. Może nas niekiedy razić ta dziecięcość kultu maryjnego w Polsce, zwłaszcza kultu uprawianego przez lud. Nie gorszmy się tym nadmiernie. Pozwólmy ludziom wypowiadać swoje uczucia, tak jak ich na to stać. A jeżeli stać nas na coś więcej, to czyńmy to. Pomimo różnych słów, w których Wyszyński krytykował inteligentów i elity katolickie, jednocześnie zawsze był również na nie otwarty, nigdy się na nie nie zamknął, starał się być z nimi w kontakcie, regularnie do siebie zapraszał. Zapraszał czy to do lasek stworzonych przez drugą beatyfikowaną w tę niedzielę Różę Czacką, czy to na specjalne rekolekcje dla katolickich inteligentów, które organizował i prowadził na Jasnej Górze. Pomimo różnych sporów, konfliktów, zawsze zapraszał do siebie na nowo, zawsze szukał pojednania. Wreszcie starał się, jeżeli być w konflikcie, to zawsze twórczym i z troską o dobro Kościoła. Jak pokazuje historia, większość jego oponentów z tamtych czasów, z czasów Wielkiej Nowenny, po latach przyznała mu rację. Przytoczę tutaj kilka ciekawych cytatów. Na początek Stanisław Stomma, jeden z liderów właśnie tego inteligenckiego katolicyzmu, środowiska Znaku, środowiska Tygodnika Powszechnego, przez lata szef koła poselskiego Znaku. Często to środowisko było właśnie z Wyszyńskim w różnych konfliktach, ale jak wskazują źródła, pod koniec życia miał powiedzieć: cokolwiek się działo, to przeciwstawiając się Wyszyńskiemu, robiliśmy źle. Jak pisze Ewa Czaczkowska, Stomma już w 1975 roku przyznał prymasowi, że pomylił się w ocenie jego taktyki. Dziś docenia wielkie znaczenie katolicyzmu ludowego, którego moi koledzy nie rozumieli. Cytował prymas Stommę. Kolejny cytat to ksiądz Tischner, również będący na sztandarach otwartego inteligenckiego katolicyzmu, tak wspomina takie parafialne doświadczenia związane z podróżą częstochowskiego obrazu od parafii do parafii, w której według źródeł brało udział od 90 do 100% parafian, zależnie od miejsca kraju. Tak wspomina, jak w praktyce przeżywali to ludzie. To nie byli ludzie, którzy do kościoła chodzą tylko z przyzwyczajenia. Pewnie, że się rozwodzili, że pili wódkę. Ale widziałem też, że kiedy podczas peregrynacji facet, który lubi wódkę, złoży śluby trzeźwości, to potem z ogromną męką trzyma fason i nie pije. Widziałem, że małżeństwo, które się przed laty pokłóciło, po peregrynacji zaczyna ze sobą rozmawiać i nawet odnajduje dawną miłość. Kolejny autor to Bohdan Cywiński, autor takiej kluczowej dla doświadczenia opozycji demokratycznej książki Rodowody Niepokornych, związany z Warszawskim Klubem Inteligencji Katolickiej. Nas, głupich inteligencików warszawskich, rozwijanie kultu maryjnego strasznie raziło, miał powiedzieć po latach.
Wreszcie na koniec Tadeusz Mazowiecki, postać ikoniczna dla ruchu tych właśnie bardziej postępowych katolików, również poseł Koła Znaku, twórca więzi. Uważaliśmy, że zmiany cywilizacyjne spowodują, że katolicyzm wiejski i ludowy będzie topniał i dlatego trzeba postawić na inny jego rodzaj. Myśleliśmy, że prymas tego nie docenia. Nie przewidzieliśmy, że sytuacja opresji wobec Kościoła zadziała na jego rzecz. Rzeczywistość pokazała, że w tym sensie nie mieliśmy racji. I ten cytat z Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera, naprowadza nas jakoś na trzeci wniosek, który chciałem postawić. Wyszyński odbudował polski katolicyzm nie dlatego, że zapewnił mu przywileje, nie dlatego, że zapewnił katolikom spokojne życie i spokojny byt w Polsce Ludowej, ale wprost przeciwnie, skoncentrował się na ich duchowości i dzięki tej wielkiej nowennie dał im nadzieję, dał im siłę, dał im wreszcie gotowość do tego, żeby porzucali dotychczasowy oportunizm, który był w jego opinii największym wyzwaniem w momencie, kiedy Wielka Nowenna się zaczynała. Jest chyba coś symbolicznego w fakcie, że w roku 68, dwa lata po obchodach milenijnych, wybuchają wydarzenia marcowe, wybucha marzec 68 roku i w tym momencie Wyszyński zbliża się z tymi środowiskami intelektualnymi katolików, którzy poniekąd romansowali z socjalizmem. Posłowie Znaku rozumieją, posłowie z zaprzyjaźnionym z Wyszyńskim, Jerzym Zawiejskim na czele, rozumieją, że nie mogą dłużej legitymizować socjalizmu, a sam Wyszyński, cóż, widzi chyba w tych marcowych wydarzeniach jakiś nieoczywisty, bo przecież protestujący studenci często mieli na ustach raczej lewicowe hasła, owoc właśnie tej wielkiej nowenny. Jednoznacznie wypowiada się przeciwko prześladowaniom młodych ludzi. Być może Wyszyński ma rację. Być może jest tak, że koniec komunizmu w Polsce nie zaczyna się wcale wtedy, jak nam się zwykle wydaje, w marcu 68 roku, w grudniu roku 70 czy w sierpniu roku 80, ale właśnie w czasie wielkiej nowenny, kiedy tak naprawdę rodzi się ta duchowa zdolność Polaków do tego, żeby się komunizmowi przeciwstawić i do tego, żeby później mogli tą swoją gotowość do porzucenia oportunizmu w tych kolejnych, już bardziej politycznych wybuchach społecznych emocji dać jej po prostu szczery i bardzo aktywny wyraz. Jak to wszystko ma się do tezy o tym, że wystarczy opiłować katolików z przywilejów, by już nigdy nie podnieśli głowy? Cóż, wydaje mi się, że ta historia dość dobrze pokazuje, że tak naprawdę kondycja katolicyzmu w bardzo niewielkim stopniu zależy od tego, jakimi cieszą się przywilejami, a nawet jeżeli jakiś związek pomiędzy stanem wiary ludzi a przywilejami jest, to jest on raczej odwrotny od tego, jaki wyobraża sobie Sławomir Nitras. Tak naprawdę kondycja katolicyzmu nie zależy też od liczebności ludzi, którzy wierzą. Nie zależy tak naprawdę też od tego, czy będziemy się o kardynale Wyszyńskim uczyli w szkołach albo o Janie Pawle II, czy raczej będziemy szukać informacji na ich temat na YouTubie. Wreszcie wydaje mi się, że ta historia pokazuje, że tak naprawdę żaden trend nie jest nieodwracalny. No bo ten logiczny analityk, jakim był ojciec Bocheński, słusznie wskazywał, że tak naprawdę co do zasady wszystko dążyło do tego, by Polacy szybko się zeświadczyli. I pisał to już przed wojną. Tymczasem po wojnie z jednej strony mieliśmy tragiczne doświadczenia okupacji i te wszystkie traumy, które przeżywali Polacy, a z drugiej strony mieliśmy wojujący ateizm panującego w Polsce socjalizmu. Można by powiedzieć, zeświadczenie Polaków powinno być absolutnie oczywiste. A tymczasem co się okazało? Właśnie w tych bardzo trudnych warunkach, w tych niesprzyjających okolicznościach, po tych wszystkich traumach, które przyniósł Polakom XX wiek, okazało się, że właśnie udało się na przełomie lat 50. i 60. w polski katolicyzm tchnąć nowego ducha. Później przyszedł jeszcze przecież Jan Paweł II, przyszła Solidarność. Te wszystkie doświadczenia, które ukształtowały katolicyzm, który jeszcze pamiętamy, no ale który nie jest przecież już katolicyzmem dzisiejszej Polski. Można powiedzieć, że trudno ocenić, jak to się stało. Jeden powie, że
to tak naprawdę ten cud, którym Pan Bóg chciał uratować katolicyzm, z którego Bocheński się trochę naigrywał. Drugi powie, że to właśnie to doświadczenie wybitnej jednostki, której żywa wiara spływa później na masy. Ale jedno jest pewne. Na pewno wiara i osobista postawa i jednostek, i całego Kościoła ma dla przyszłości katolicyzmu w Polsce dużo większe znaczenie niż postawa jakiegokolwiek polityka. Bez względu na to, czy nazywa się Czarnek, czy Nitras. Zdecydowana większość cytatów dotyczących kardynała Wyszyńskiego, które przywołałem w tym filmie, to te pochodzące z tej monumentalnej biografii autorstwa Ewy Czaczkowskiej. To naprawdę potężna pozycja, znakomicie napisana. Można ją też czytać rozdziałami, jeżeli ktoś nie ma ochoty na lektury 700 stron za jednym zamachem, ale również dla tych osób, które nie mają tyle czasu, można polecić drugą książkę Ewy Czaczkowskiej na temat kardynała Wyszyńskiego. To książka pod tytułem Stefan Wyszyński, Wiara, Nadzieja, Miłość. To taka trochę bardziej duchowa książka, ale krótsza, bardzo przystępna, mająca również duży wymiar biograficzny, nie tak historyczna jak to monumentalne dzieło. Wreszcie przedwojenny esej ojca Bocheńskiego znaleźć można w takiej broszurce Sens życia i inne eseje. Tu są co do zasady już powojenne eseje, ten jeden z dorobku przedwojennego. Da się również znaleźć w darmowych internetowych archiwach oryginalne wydanie czasopismo Droga. Wrzucimy w komentarzu do tego filmu link, gdyby ktoś z Was chciał zobaczyć, jak wyglądały przedwojenne gazety.